Dobra, witamy Państwa w walce numer 4. Dzisiaj z nami jest z nami kolejny ekspert, Przemek Pigrza. Witam, cześć. Pigrza, toruńska szkoła fechtunku, swego czasu doprowadził do sukcesu wielu zawodników. Teraz związany z legendą północy, jest dzisiaj z nami w studio. Cześć Przemek. Powiedz, czego możemy się tutaj spodziewać po tej walce? No, będzie bardzo ciekawa techniczna walka. Dwóch zawodników na bardzo wysokim poziomie technicznym. Świetne wyniki, jeżeli chodzi o PWR. Troszeczkę dysproporcja, jeżeli chodzi o masę, bo jest jeden walczy w wyższej wadze. Ale myślę, ale dynamika zachowana i tak naprawdę mamy tutaj zbroję, uzbrojenie, to też robi swoje. Te ciosy nie są tak niszczące i Ładyński traci. Ładyński rozgląda się, patrzy, co może zobaczyć. Ale on lubi przyjąć kilka ciosów, żeby potem wyprowadzić bardziej ofensywną, niszczącą akcję. No, dokładnie tak. Rozpracowuje sobie przeciwnika, próbuje sobie go ustawić prawdopodobnie na końcu szranek i dopiero wtedy zaatakuje. Punkt. Nie każdy sędzia by to policzył. Ładna kontra. I to, co niestety ostatnio się przejawia u Kuby, to brak przygotowania kondycyjnego. Widzimy, jak słabnie na nogach i szczególnie wtedy traci w defensywie oraz te jego kopnięcia nie są tak mocne. Może rozwiąże sprawę za pomocą zapasów, czym jest naprawdę mocny. Kuby klincz jest zawsze dobry. To jest człowiek, który zapuszcza świetne pułapki na przeciwników, potem nie rzuca. Ma mocne taj z podstawy z tajskiego boksu. Proszę, już się rozpędza, rozpracował przeciwnika. Tak, ale niech się lepiej rozpędza, bo to ostatnie pół minuty. Teraz się zdecyduje, kto wygra. Póki co Janiszewski, moim zdaniem, zdecydowana przewaga punktowa. Świetnie radzi sobie w defensywie. Pięknie wyszedł, uciekł. Pięknie to zrobił, nie dał zdominować. I cały czas atakuje, idzie do przodu. Ty, tarcza już. Dobra, niech jedzie. 3-1 w tej akcji dla Janiszewskiego. Piękna buła na ryj. I odpowiada. Mamy tu ostatnią akcję. Jeśli nie będzie KO, to moim zdaniem wygrywa dentystę. No pięknie, pięknie. O tym mówiłem. Przygotował i koniec. Sobie akcję. I stop! No to obalenie, nie wiem, czy zmieni wynik sędziowski, ale na pewno pozostawiło dobre wrażenie na sam koniec, myślę, na publiczności w dobrym humorze, jak zgromadzonej w Trzepowie. Chłopaki chcą bić się dalej, ale to już koniec walki. Proszę Państwa, mamy tutaj na kolano, bardzo niespodziewane, mamy tutaj bójkę poza kontrolą z naszych służb porządkowych. Obaj zawodnicy mają coś sobie do udowodnienia w zawodach wędkarskich. Ajajaj. To już nie jest sport, to czysta napierdalanka. Tak. Dziewczyny płaczą na trybunach, nie rozumieją tego poziomu agresji. Ajajaj. Ja bym mu tego nie pozostawił płazem. Po prostu niech uderzy ostrzem i nie będzie tu płazem w tym momencie. Nie, bo po prostu chodzi o to, że to było płazem. Przemek. Piękne obalenie. Ta technika będzie mogła być podglądana. No, coś tam, ktoś tam. No i zostali sklinczowani. 10 sekund. Koniec. 5. Wow. Ocencie to sami.